funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Który zapis jest fałszywy? Żeby rozwiązać to zadanie, najpierw musisz przypomnieć sobie, co to jest liczba pierwsza. Liczba pierwsza jest to taka liczba, która ma tylko 2 dzielniki. Dzieli się wyłącznie przez samą siebie i przez 1. Przykładami liczby pierwszej są na przykład 5, 7, 11, 23, czyli one nie dzielą się przez nic więcej, za wyjątkiem samej siebie i jedynki. I teraz mamy pewną funkcję, która przyporządkowuje każdej liczbie większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Pierwszy zapis to jest f od 22 jest większe od f od 28. I teraz jeżeli chciałbyś policzyć, jaki jest największy dzielnik będący liczbą pierwszą z liczby 22, to co by to było? 22 dzieli się przez 1, 2, 11 i 22. Czyli ten największy dzielnik to by była 11, bo ona jest liczbą pierwszą. Natomiast największy dzielnik liczby 28, który jest liczbą pierwszą, to by było? I czy to jest prawda, że 11 jest większe od 7? Oczywiście. Natomiast pamiętaj, że my szukamy zapisu fałszywego. Sprawdźmy odpowiedź B, czyli f od 21 równa się f od 28. Dzielnikiem będącym liczbą pierwszą z liczby 21 największym dzielnikiem jest 7. Z liczby 28 również 7 liczyliśmy to w podpunkcie A, więc ten zapis również jest prawdziwy. Sprawdźmy odpowiedź C. F od 25 jest mniejsze od 10. Największy dzielnik będący liczbą pierwszą z liczby 25 to po prostu liczba 5. I piątka faktycznie jest mniejsza od 10, czyli fałszywy zapis musi być w odpowiedzi D, ale sprawdźmy to sobie. F od 28 jest większe od 9. Wiemy, że F od 28 jest równe 7, bo to liczyliśmy już wcześniej. No i faktycznie 7 nie jest większe od 9. Ta odpowiedź jest zła, jest fałszywa, więc dajemy odpowiedź D.